Grzegorz, czy prawdziwie chcesz teraz umrzeć z Jezusem Chrystusem? Czy wiesz o tym, że to jest prawdziwa śmierć, że już drugi raz nie będziesz musiał umierać? A zatem na podstawie Twojej wiary, którą wyznałeś Jezusa Chrystusa, teraz Cię oszczę w imię Jezusa Chrystusa. Na podstawie Twojej wiary zanurzam Cię w imię Jezusa Chrystusa. Umierasz z Chrystusem? Powstajesz z Chrystusem. Za możliwość ochrzczenia tych osób. Powiem Wam tak, z mojej praktyki wynika, że kiedy chrzczę ludzi w imię Jezusa Chrystusa i mówię, Twoje grzechy są przebaczone, zawsze ci ludzie wychodzą z wody, są wolni, a później przyjmują dar Ducha Świętego. W praktyce chrztu w tym roku dostałem proroctwo w tamtym roku, że będę, jak Jan Chrzciciel, chrzcił w Polsce ludzi. Ponad 60 osób w tym roku ochrzciłem. To proroctwo się wypełniło, nikt nie wyszedł z wody, kogo ochrzciłem. Nie mówię o osobach, które nie przyjęły Jezusa, ale te, które przyjęły Jezusa Chrystusa, wyszły z wody z darem Ducha Świętego. Każda jedna. Błogosławię Was tym chrztem. Amen. Jest dosyć burzliwa, prawda? Czy wyznajesz, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Królem? Czy prawdziwie chcesz dzisiaj umrzeć z Chrystusem Jezusem? A zatem na podstawie Twojej wiary, w której wyznałaś Jezusa Chrystusa Panem i Królem swojego życia, teraz Cię ochrzczę w Jego imię. Wiary, chrzczęcie w imię Jezusa Chrystusa. Do przodu. Umierasz z Chrystusem? Powstajesz z Chrystusem. Nie, ja nie.
tym przypadku siostra dostała języki. Ja chciałem, żeby mówiła głośniej, ale niestety jeszcze jakaś blokada do tego, żeby głośno manifestować Boga w tej kwestii. Nieraz tak się zdarza, natomiast wiem o tym, że ona już jest namaszczona w tym, bo wcześniej ją uwalniałem i chciałem ją chrzcić Duchem Świętym, ale w wodzie się to zadziało. Więc była przygotowana przeze mnie przez wesele. Zostawiłeś go panem swojego życia.
Jeszcze ktoś jest, kto w tej chwili chce się zdecydować na to, aby upublicznić swoją wiarę w Jezusa. Jeżeli nie przyjąłeś chrztu, nie zrobiłeś tego proroczego gestu po Twoim nowym narodzeniu, to jest tak szansa dla Ciebie. Szybciutko zrzucaj ciuchy i wskakuj do wody. Jest woda. Jest woda. A w Duchu Świętego jest woda. Jeżeli ktoś chce, jest jeszcze woda.